No to co? Jestem Alicja. Jestem Alicja. Jestem tutaj bardzo istotnym elementem tego systemu, ponieważ głównie współpracuję z tym oto panem, z panem Brodą. Nawzajem się pilnujemy i stwarzamy jak najlepsze warunki do tego, żeby nasza Tereska miała ten czas jak najbardziej wartościowy. Dokładnie. Tak jest. To na czym polega takie prowadzenie? O co chodzi w ogóle? Wydaje się takie łatwe. Nie, to nie do końca tak jest. Dlatego, że właśnie w współpracy z Ruby Hipoterapii nie stosujemy wędzideł. Także czego? Dla koni... Co to są wędzidła? Wędzidła to są takie metalowe kawałki pomoc jeździecka, którą wkłada się do pyska konia. Natomiast mamy takich partnerów, u których stosowanie tych wędzideł do hipoterapii nie jest konieczne. Także głównie tutaj martwimy się, znaczy martwimy, głównie dbamy o dobro konia. Współpraca właśnie z Brodim, jeśli chodzi o hipoterapię, jest taka, że my musimy tutaj myśleć jednakowo. Jeżeli mamy ciężkie podłoże, to ja muszę na tyle tego konia poprowadzić odpowiednim tempem, odpowiednią drogą, żeby mięśnie Tereski działały tak, jak powinny działać. Czyli jeżeli jeździmy po twardszym podłożu, inne partie mięśni współpracują, jeżeli jeździmy po płocie na przykład, to współpracują inne partie mięśni i bardziej się wyrabiają. Także my z panem Brodim i też z innymi końmi musimy myśleć bardzo podobnie. I właśnie wszystko robić też tak, żeby ten koń chciał pracować i żeby nie było takiego nie tyle co buntu, co po prostu niechęci współpracy. Nasze konie są bardzo chętne, po prostu uszy do przodu i lecimy. Ha ha ha.